Siemano, z tej strony Latoszek, a dzisiaj pierwszy odcinek z serii darmowych gier internetowych. Dzisiaj będzie to gra dyscypliny zimowej, ponieważ będzie to Holmen Colon Ski Jump 2. I dzisiaj zagramy sobie wszystkimi możliwymi sześcioma zawodnikami, których możemy sobie stworzyć. U mnie będzie to pod flagą polską Latoszek, pod flagą światową KSI. A, i to są fifacze, jakby co. Pod flagą brytyjską Road to Show. Pod flagą amerykańską Momo FIFA HD. Pod flagą szwedzką PewDiePie. I pod flagą hiszpańską Castro. 1-0-2-1. No więc nie przedłużam już więcej i zaczynajmy. Ogólnie to wiem też, kiedy się prawidłowo powinniśmy wybijać. Bo to też zależy od momentu, kiedy się wybijemy. To też zależy, jak fajnie polecimy. No i już się wybić należy. I teraz leci Latoszek. Leci jak najdalej, ludziu! Dobrze, ładnie, 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 ładnie. Ładnie skoczył Latoszek. Kurde, mam starą tą klawiaturę. Jeżeli chciałem na przewodówkę, to musiał sobie chyba kupić jakąś inną. Bo na razie działam na bezprzewodowej i coś w grach nie jest chyba najlepsza, jak patrząc na to, jak obecnie ona działa. O, ależ KSI odpalił 137 metrów. Następnym zawodnikiem będzie Road to Show. I uwaga, ile on skoczy. A, za późno nacisnąłem spację i teraz już tylko walczę o odległość. 92,5 metra ze fantastycznymi notami przynajmniej. To się liczy. Momo ładnie się wybił z bel. Czy z progu tak. No, co jest? Co jest? Co jest? No, kurde, pomyliłem przyciski. Jaki fail. No to Momo może mieć problemy teraz z skoczeniem na wysoką pozycję, ale. Le PewDiePie, widać, że to jest klasa światowa. 142,5 metra. Chyba jeszcze dalej niż KSI skoczył. I teraz Castro. Jak skoczy Castro? Zobaczmy, co Castro porobi. Jest dobry. Wybicie z progu. Pięknie Castro, 144,5 metra skacze w tej swojej próbie. Że teraz Momo, który zaliczył fatalny upadek w pierwszej serii. Teraz musiałby niesamowicie daleko skoczyć. Dobrze, 142 metry. Mam nadzieję, że skoczy jak najwyżej się da. A, Road to Show się trochę za późno według mnie wybił teraz. Ależ Road to Show się odpalił, 147,5 metra. Teraz Latoszek. A, no, nie najlepiej wylądował, ale również skacze 147,5 metra. Kolejny w kolejce jest PewDiePie. Kolejny jest KSI. Z
136,5 metra z gorszymi notami za styl, niestety. Teraz Castro. Jak Castro skoczy, zobaczmy więc. Bardzo dobry skok w pierwszej serii. Czy powtórzy go w drugiej? O nie, nie najlepsza technika. No i chyba jednak wygra, chyba jednak wygra. Dokładnie, Castro wygrywa. Od razu za PewDiePie'em, trzeci był KSI, później Latoszek, Road Show i Momo FIFA HD. Dobrze, więc mogę w sumie jeszcze jedną grę zagrać. Castro, zwycięzca poprzedniego konkursu, jak sobie w tym poradzi? Genialne wybicie z rogu! 148 metrów, ależ się odpalił, mimo że mi się zdaje, że mógł jeszcze lepiej skoczyć. Teraz, jak PewDiePie się wykaże, też bardzo ładnie, ale niestety nie przybrał tak dobrej sylwetki w locie. Dużo lepszy, z dużo lepszą techniką ląduje PewDiePie na odległość 146 metrów. Teraz, KSI. Uuu, 147 metrów, KSI. Teraz Latoszek. Teraz Rotu Show, jak on się wykaże, jak on skoczy. O, już się bałem, że może popełnić ten sam błąd, co wcześniej Momo, ale jednak się uratował. 140 metrów skacze. Teraz właśnie Momo, ten, który bardzo popsuł swój skok w poprzednim konkursie. Miejmy nadzieję, że teraz się odbuduje i nie będzie ostatni. Dobra, nie powinien być ostatni. Mało tego, powiem, będzie jednym z pierwszych zawodników, nie wiem, czy nawet nie pierwszy. 147,5 metra, to jest zaledwie metr bliżej niż najdalszy skok i najgorszy skoczek skoczył 140 metrów. Był to Road to Show. On akurat w locie popełnił błąd, teraz skacze 2,5 metra dalej, 142,5 metra. Uuu, 144,5 zaledwie, mimo że skoczył 148 w pierwszej serii, ale miał beznadziejny not niestety. To właśnie Castro pobił ten rekord, który prawie później pobił Momo. Tylko że Momo skoczył z niesamowitą techniką wtedy. I to następny, KSI. 147 metrów w pierwszej serii. Czy teraz tak samo dobrze skoczy? A może i nawet lepiej? Nie, nie będzie miał aż tak dobrego skoku jak wtedy. Uuu, 141,5, zdecydowanie spadł, niestety. Teraz czas na PewDiePie'a. A popełnił błąd w locie i niestety beznadziejne noty, przez co może spaść. I teraz prawdopodobnie lider po pierwszej serii, Momo, 147,5 metra z genialnymi notami. I coś czuję, że on może drugi raz niesamowicie daleko skoczyć. 148 metrów, tak jest, niestety z gorszymi notami, ale i tak wygrywa o 5,9 punkta. Drugi był Castro, trzeci Latoszek, czwarty KSI o 0,2 punktu przegrał z Latoszkiem.
Piąty był PewDiePie i szósty był Road to Show. Szczerze, to nie pamiętam, kiedy ostatnio tak zacięty mecz był. Zacięty konkurs. Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a po więcej kliknijcie czerwony przycisk subskrybuj pod filmem. No więc to tyle, na razie i cześć!